że walki widowiskowe, nie było walki, przy której mógłby się widz nudzić. Kategoria wagowa plus 91 kg. 3 rundy po 2 minuty każda. W narożniku czerwony, reprezentujący Fight Center Dobre Miasto, Maciej Krynicki! No myślę tutaj prowadzący, czyli Tomek Więcek, myślę, że tutaj wywiera na kibicach niezłe tutaj widowisko. Co słychać? Następny zawodnik, czyli Maciej Krynicki, Fight Center Dobre Miasto, czyli można powiedzieć, że lokalny wojownik. Widać teraz z postury, że jest, no myślę, że mocny chłop, tak to nazwę, co Rafale? Tak, nie ulega wątpliwości. Ja myślę, że... Niebieski jest zawodnik reprezentujący Infinity Yellow. Panie i panowie, holo! Tak, ja myślę, że teraz się spotka, wydaje mi się, takich dwóch gladiatorów. Rafała Olszaka gdzieś tam już widziałem, może nie w walce, tylko przechodzącego, skupionego zawodnika. Właśnie zbliża się, zobacz, też ma się czym pochwalić, dobrze wygląda. Ja myślę, że no, walka będzie bardzo widowiskowa, ale czy w pewnym dystansie, to powiem Ci, przy tej kategorii... No tu gwarantować niczego nie możemy, ponieważ jest to ciężka waga, wiemy co znaczą ciosy u panów, którzy no, potrafią uderzyć, mają czym przede wszystkim uderzyć. Powiem Ci... Powiem Ci, Maciej Krynicki robi na mnie wrażenie jako muskularny chłop. No, myślę, że to będzie wielkie show. Widzimy, że w ringu doświadczony sędzia z Litwy, Vadim, będąc na wyjazdach na Litwie, no, jest dobrze nastawiony do zawodników, a i te walki są bardzo dobrze przez niego prowadzone. Sam preferuję właśnie walki ringowe. Myślę, że to też będzie pokaz tych wszystkich umiejętności. Widzimy tutaj zawodnik Maciej z Dobrego Miasta jest nieco wyższy. Czerwony narożnik. Także na pewno walory jakby po jego stronie. Aczkolwiek popatrz, pierwsza runda. Strzał podbródkowy w brodę tak naprawdę, taki sierpowy w brodę. Myślę, że no to może być bardzo krótka walka. Jest naruszony, a Maciej, tak jak sam powiedziałeś, jest, zobacz. Ja myślę, że on jest nastawiony na krótką walkę. No i chyba tutaj się drugiej rundy już nie doczekamy. Tak, myślę, że tutaj sędzia ringowy jeszcze pozwoli, ale myślę, że kurde, czy się pozbiera Rafał Olszak? Myślę, że będzie miał trudno. Nie wiem, na ile były potężne te ciosy. Zobacz, no to powiedzieć, że Rafał Olszak nie odpuszcza, ale musi się dobrze zastawiać. Myślę, że jakaś dziura tutaj straciła na chwilę ochrężne zęby. Myślę, że na chwilę jest to chwila, żeby Rafał Olszak odsapnął, odpoczął. Widać, że nabiera powietrza. Myślę, że bardzo zaskoczony jest tym pierwszym strzałem, jak myślisz? Na pewno to nie ulega wątpliwości. No będzie dla niego sukcesem, jeżeli dotrwa do tej drugiej rundy i tym samym przerwa spowoduje, że może dojdzie do ciebie, żeby kontynuować tę walkę, ale chyba nie. Chyba nie. Znaczy tutaj nie wydaje mi się, że to był akurat strzał na tyle, że... Ale sędzia zdecydował liczyć go. A to świadczy tylko o jednym. Dosłownie. Niestety. Albo stety. Albo stety. Ja myślę, że jeżeli ta walka miała tak dalej końca wyglądać, że te strzały byłyby mocniejsze i bardziej trafne i bardzo skontuzjować przeciwnika, to myślę, że sędzia podjął tę decyzję. Cóż,
Jak widzimy, dwóch gladiatorów, ale myślę, że Maciek Krynicki nastawił się, myślę, na tą pierwszą rundę. Widzę, że dalej jeszcze dobrze, głęboko oddycha, więc... Szymon Rugiel, firma JobTech oraz pan Michał Zaręba, Pizzuj Time Master, zapraszam. Ja myślę, że Rafał Olszak nie może być tutaj już jakiś zdenerwowany, że sędzia już go dalej nie dopuścił. Trzy liczenia to po prostu koniec. Oczywiście. A w czasie, kiedy panowie do nas jedą, prosimy o gromkie podziękowanie za tą walkę. Panowie, formułę Kleinerus w pierwszej minucie 27 sekundzie pierwszej rundy przez TKO zwyciężył Maciej Krynicki! No powiem ci, wydaje mi się... Wydaje mi się, że gdyby ta Rafał tą pierwszą rundę przeczekał, to druga mogła być zupełnie inna, bo patrząc na Maćka, dobrze wygląda, bardzo dobrze wygląda. Znakomite warunki przede wszystkim. Tak, ale myślę, że on był nastawiony, żeby w tej pierwszej rundzie udowodnić swoją siłę, moc, bo druga, trzecia nie jest to potrzebna. No ciężko oddycha patrząc na niego, ale to już myślę, że jeszcze adrenalina, teraz jeszcze euforia po zwycięstwie, ale dobrze. What's up?